No to jest tarpan Honker, stylizowany właśnie na Mercedesa G-klasę w Cabrio. Mercedesy akurat nie wychodziły w pełnej otwartości, tylko miały z tyłu pałąki. Natomiast my poszliśmy o krok dalej i zbudowaliśmy tego Honkera, żeby był po prostu jeszcze ładniejszy, jeszcze piękniejszy. Powstał on w hołdzie fabryki samochodów rolniczych w Poznaniu, a właściwie w Antoninku, gdzie pierwsze projekty tarpanów i warty powstawały w 1971 roku. Fabryka działała do 1996. W ostatnich latach działała niestety pod nazwą spółki, a później niestety przejął ją Volkswagen. Natomiast co możemy powiedzieć o tym samochodzie? Samochód został rozebrany do ostatniej śrubki. Wnętrze tego samochodu zostało całkowicie zmienione, żeby nawiązywało stylizacją do współczesnych samochodów, ale też żeby nie było przesadzone. Mamy tutaj w tarpanie dużo elementów drewnianych, oryginalnymi listwami drewnianymi, które projektanci zaprojektowali na bok tego samochodu. Były listwy ochronne, które miały ułatwić przejazdy tarpanów między drzewami. Jak wiadomo, guma powodowałaby dużo większe tarcie. Poszliśmy o krok dalej i na bokach tego samochodu, na drzwiach, na listwach, żeby wyrównać linię tarpana, również zastosowaliśmy drewno, drewno dębowe, kilkukrotnie impregnowane i zależało nam właśnie na kontynuacji tego całego projektu. Było tutaj w tym samochodzie zrobionych wiele zmian, tak jak koła, cała kolorystyka, wnętrze przede wszystkim, które zostało wykonane ręcznie i nawiązuje do współczesnych samochodów. Deska została obszyta. Przy kolejnych ujęciach na pewno będzie widać. Zamontowaliśmy nowoczesne fotele. Nie są to fotele wstawione chałupniczo, tylko podczas całej pracy przy nadwoziu robiliśmy już fabryczne mocowania do tych foteli, żeby wszystko się zgadzało i było przede wszystkim bezpieczne. Z racji zamontowania punktu pasów musieliśmy dorobić pałąki, których wzór zapożyczyliśmy z angielskich Land Roverów. Samochód oryginalnie występował jako wóz strażacki. Jest on z silnikiem Iveco, turbo diesla i amerykańską skrzynią biegów z rozłączanym przednim mostem i dodatkowo jeszcze ma sprzęgiełka na przednim moście. Nie dosyć, że wał się nie kręci od reduktora, to jeszcze sprzęgiełka powodują rozłączenie mechanizmu różnicowego, co zmniejsza opory toczenia. Te tarpany strażackie, bo tak trzeba je nazwać, były najbardziej wypasioną polską wersją tarpana, bo właśnie charakteryzowały się silnikiem Iveco, który też był silnikiem militaryzowanym. Różniło się to tym, że te silniki nie pracowały na paskach rozrządu, tylko one miały już łańcuch rozrządu. Rozrząd był cały zamknięty, co umożliwiało brodzenie tych samochodów w wodzie. Dołożyliśmy oczywiście współczesną wyciągarkę. Nie było w nim oryginalnie, nie posiadał ani wyciągarki, ani płyty. Pod wyciągarkę płyta jest skopiowana, tak jak występowały w oryginale, ponieważ to nie jest pierwszy tarpan, którego żeśmy robili, natomiast pierwszy, którego żeśmy w ten sposób zmodyfikowali. Tak jak mówiłem wcześniej, został zmodyfikowany na cześć wielkopolskiej motoryzacji, bo to można powiedzieć, że fabryka samochodów rolniczych była jedyną taką fabryką na świecie. Nie występuje takie pojęcie w motoryzacji jak samochód rolniczy. Jak widać po linii tego nadwozia, tego całego samochodu, to nadwozie się nie zastarzało, tak samo jak się nie zestarzało nadwozie Mercedesa G-klasy. Jestem bardzo dumny z tego projektu, włożyłem w niego masę serca. Z przerwami oczywiście, ponieważ budujemy dużo samochodów i nie jest to proste, że idzie, że jeden samochód jest produkowany od początku do końca. Z przerwami ten samochód w sumie był budowany półtorej roku. Średni czas realizacji takiego tarpana, jeżeli zaczynamy, zwykłego oczywiście, jeżeli go zaczynamy, to jest około roku czasu. Natomiast ten wymagał dużo przerw z racji tych zmian, któreśmy wprowadzali. Dorabianie listew to nie jest kantówka, która leży sobie prosto, tylko w każde miejsce nadwozia ma inny kąt, każde miejsce nadwozia ma inną głębokość, a żeby zachować tą stylistykę i tą linię przede wszystkim,
musieliśmy poświęcić na to bardzo dużo czasu. Tak jak mówiłem, samochód został rozebrany do ostatniej śrubki poza napędem, bo napęd był sprawny. Także mosty, karoseria, rama, wszystko zostało oczyszczone. To pewnie będzie tam parę ujęć, które zaprezentujemy tutaj na filmie. Użyliśmy do tego samochodu wszystkich możliwych śrub kwasoodpornych. Wszystkie śruby w tym samochodzie są kwasoodporne. To chyba była jedna z większych męczarni, ponieważ na samym końcu jeszcze pedantyczność i staranie się o te detale doprowadzało do tego. Bywało tak, że czasami do sklepu, którego nie mamy na miejscu, po ostatnie dwie śrubki jechałem 40 km w jedną stronę. Także żeśmy... one po prostu musiały być. One musiały być, żeby to wszystko miało ręce i nogi, musiało być. Kończyliśmy go tak właściwie dwa dni temu. Dwa dni temu ten samochód został skończony i przyjechał właśnie na targi. Z myślą o targach przede wszystkim. Właściciel Maciej, który też jest dość pedantyczną osobą, powiedział, że podoba mu się, ale jak się Maciejowi podoba, to znaczy, że Maciej jest bardzo zadowolony i to jest najważniejsze dla nas, żeby nasi klienci byli bardzo zadowoleni, ale też jest ważne to, żeby ci klienci dawali nam odrobinę wolnej ręki, ponieważ sam właściciel nie chciał się zgodzić na czarne orurowanie, czarne nadkola, ponieważ one wychodzą w wozach strażackich białe i on po prostu nie chciał się na to całkowicie zgodzić, ale ja przy moim uporze i determinacji podczas budowy, jak już mieliśmy pomalowane karoserię, a nie mieliśmy jeszcze pomalowanych rur, po prostu na szybko pomalowałem dosłownie, można powiedzieć, sprayem nadkola, rury, zmontowałem to do razem na samochód i zaprezentowałem mu ten samochód. No i mówi, że nie wierzył w to, upierał się, ale że faktycznie w tej chwili to komponuje się bardzo ładnie. To wnętrze. Mamy tutaj tradycyjną deskę z tarpana Honkera z lat 1995. Deska obszyta, kierownica obszyta, czerwona nitka, żeby to wszystko stylistycznie pasowało do tego koloru tego samochodu i podkreślało tą powagę tego całego projektu. W tych kantach, które tutaj występują, to obszycie deski było naprawdę bardzo trudną operacją. Jest to trzecia deska, którą żeśmy obszywali. Pierwsza poszła na śmietnik, to znaczy samo obszycie i sam materiał poszedł na śmietnik. Druga już była wykonana prawidłowo i to jest trzecia realizacja tego samochodu. Boczki, tak jak widać, wykonane są też z przeszyciem czerwoną nitką, trochę nawiązującą do Mercedesa. I tak jak mówimy, wszystko tutaj, co było możliwe, zostało wymienione. Fotele skórzane, niestety z pomarańczową nitką, może to się kiedyś zmieni, ale takie po prostu zaadoptowaliśmy i takie mieliśmy. Nie było niestety już czasu na zmiany. Samochód prezentuje się na drodze rewelacyjnie, jeździ się też oczywiście super. Nie możemy tutaj mówić o zwykłym podróżowaniu, ponieważ w takich roadsterach, jak wiadomo, ta podróż najprzyjemniejsza jest do poziomu prędkości 90 na godzinę, ale sprawia naprawdę ogromną frajdę. Myślę, że niejedna panna młoda zapragnie, może nie zapragnie, ale da się namówić mężowi na pojechanie takim samochodem do ślubu. Oczywiście, podczas budowy występowało bardzo dużo problemów, ponieważ nadwozia tarpanów są bardzo skorodowane. Same wzmocnienia konstrukcyjne pod spodem, pod tarpanem są praktycznie wszystkie wymienione na nowe, dorobione. W swoim dorobku remontu mamy tarpana, który praktycznie od przednich drzwi do tyłu ma wszystkie wymienione elementy na nowe, ponieważ nie było możliwości odtworzenia ich, a cała konstrukcja trzymała się na błotnikach. Już te tylne błotniki zaczęły się po prostu tak rozjeżdżać, ponieważ wszystkie elementy nośne samochodu były naruszone, a stan samochodu nie wskazywał w ogóle na to. No ale daliśmy radę, ogarnęliśmy ten temat i kochamy to, co robimy. Jest to jeden z piękniejszych projektów, które teraz żeśmy ostatnio wykonywali, ale już wkrótce będziemy mogli wam zaprezentować również odrestaurowanego
żubra ciężarówkę, który będzie znajdował się w jednym z muzeów. Ale to na pewno się o tym dowiecie. Jestem bardzo wzruszony tym, tą całą historią tego samochodu. Nie konkretnie tego egzemplarza, tylko historią Tarpana. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, ponieważ to były bardzo ciężkie czasy, kiedy te samochody powstawały. Pierwsze Tarpany powstawały, jak wiecie, albo też nie wiecie, na drewnianych kopytach i były klepane po prostu młotkami. I to jest coś niesamowitego, właśnie jak Wielkopolanie, z jakim uporem dążyli do tego, żeby stworzyć coś, to przez pewien okres czasu wychodziło, natomiast no potem zmiany, jakie następowały w Polsce, spowodowały no zaniechanie tego projektu. Dzisiaj na pewno wielu z nas żałuje, bo Niemcy dali radę i dalej produkują swoją G-klasę, a my mieliśmy szansę, może ją zmarnowaliśmy, a może komuś bardziej zależało, żeby zaprzestać tej produkcji. Trudno mi jest teraz ocenić, trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć. Także zapraszamy do oglądania i pozdrawiamy wszystkich.